Na tekst ze swojego bloga zaprasza Państwa Józef Wieczorek. Zapraszam do wysłuchania. Aby żyło się lepiej. Środowisko akademickie domaga się pieniędzy, aby społeczeństwu żyło się lepiej. Apel w tej sprawie wystosowali rektorzy KRASP, argumentując, że wydatki na szeroko rozumianą naukę nie są kosztem, ale inwestycją w przyszłość nas wszystkich. Jest to częściowo słuszne, o ile nauka nie jest zbyt szeroko rozumiana, poprzez włączanie do finansowania z jej puli także sektorów ideologicznych, na przykład gender, z nauką nie mających wiele wspólnego i nawet stanowiących zagrożenie dla naszej przyszłości. Rektorzy w swym apelu troszczą się głównie o zwiększenie wynagrodzenia pracowników nauki, nie informując jednak władz RP, że na ogół pracownicy nauki trafiają na etaty w wyniku ustawianych na nich konkursów i nie są to najlepsi z tych, którzy w tej domenie mogliby, chcieliby być. Co więcej, na uczelniach są też tacy, którzy nic niewiele robią, ale zarabiają. I to nieźle, usuwając lepszych, wydajniejszych naukowo, edukacyjnie od siebie. Brak powiązania wzrostu finansowania z delegalizacją procederu ustawiania konkursu nie powinien być społecznie akceptowany. Oczywiście konieczny jest wyraźny wzrost uposażeń i innych ułatwień dla młodych pracowników nauki, aby mieli szansę na realizowanie swoich pasji z korzyścią dla społeczeństwa. Ale te bonusy winny być przeznaczone dla rzeczywiście najlepszych, wyłanianych w prawdziwych, jawnych konkursach, a ustawiacze konkursów winni być eliminowani z systemu akademickiego. Taki system, nawet bez wzrostu finansowania z budżetu, winien skutkować wyraźnym wzrostem skuteczności działalności naukowej, co i społeczeństwo by odczuło. Trzeba mieć też na uwadze, że w krajach o znacznie wyższym poziomie nauki instytucje akademickie tylko w części są finansowane z budżetu, a resztę muszą sobie wypracować swoim intelektem. U nas najwięcej zarabiają na wynajmowaniu nieruchomości. Dotychczasowy system finansowania nauki po prostu się nie sprawdza i to trzeba zmienić, aby wszystkim żyło się lepiej. Tekst opublikowany w tygodniku Gazeta Polska 4 sierpnia 2021 roku. Autor Józef Wieczorek. Chociaż osobno nasze drogi, chociaż każdemu inne cele.